Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Zagrajmy oczywiście w Eurotrucka Simulator 2. W Eurotrucka, no dobra. W Eurotrucka 2, o to chodzi. Dobra, moi drodzy, ja muszę tu na szybciora jeszcze, kurde, zmienić. Właśnie, żółte ekranu powinno być na F12, czego to jest na F10, halo. Dobrze, moi drodzy, co mi się tu zmieniło od tamtego roku, można powiedzieć. Otóż tak, zainstalowałem sobie modyfikację do Scania RJL. Powiem, że nawet fajnie wygląda ta skaniula. Tutaj muszę sobie jeszcze dodać takie światełka, co tutaj są, ale chyba na razie nie będę nic dodawał w sumie. Jest to oczywiście profil na promocję, co nie? Bo ja jestem taki gracz, kurczę. Ja już to wspominałem, co nie, ale wspomnę jeszcze raz. Ja muszę być takim, kurczę, graczem w tę grę, żeby testować różne modyfikacje do różnych ciężarówek. I ona ma 380 koni, tak. Na początku miała 240, ale ja sobie je od razu już stuningowałem do ilu? Do 340, tak, a później sobie wbiłem właśnie te poziomy. Szósty mam, tak. I chyba będę mógł kolejno będę mógł sobie już dodać. Czekajcie, niech mi się tu wczyta. Dobra, jest. Niech mi się tu wczyta ten. Aha, tu mam silnik 380 koni tutaj najwięcej widzę. Dobra, żeby nie przedłużać, moi drodzy, to zajmijmy się już oczywiście jazdą. Jedziemy aktualnie do ojeju, do miasta konkretnie Skuopio, czyli Finlandia, aż do Kandalaksha. Wiem, trudne w ogóle jest nazwa do wymówienia. Murmansk to jest łatwe, co nie jeszcze, ale ten Kandalaksha to, kurczę, troszeczkę trudno jest. I moi drodzy, ja tak sobie myślę sobie, żeby w którymś odcinku, może w tym odcinku, nie wiem, zobaczymy, pojechać do tego Kirkenes, do tego portu i tepnąć się tutaj do tego miejsca, żeby sobie zjeździć ten kawałeczek. Bo tu chyba ciekawe są, chyba mi się wydaje, widok mi się wydaje, ale mogę mylić się, co nie? Tu widzę kopalnia jest Stein, tak jak występuje na tym, na Skandynawii. Dobrze, moi drodzy, chyba będziemy jechać. Dobra. No tu mamy 20. Nie, 13 ton mamy, dobra. Tu spokojnie damy radę, spokojnie. Spokojnie damy radę. Spalanie takie, powiem, nawet w normie. Odkryto dealera ciężarówek MAN. Wow. To nieźle, powiem wam. Od razu na lewy pas, znaczy na prawy. Boże, się mylę. No i sobie jedziemy, tak. Co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Kurczę. No nie. Po cholerę tu światła, halo. Bez sensu trochę, a no dobra. Trochę bez sensu miejsce, no ale co zrobić? A, dobra, ja jechałem w tym miejscu, okej. Ale bez sensu miejsce, powiem wam szczerze. Tu mogą sobie jechać, a tam nie mogą. No ludzie, to jest, powiem wam, no troszeczkę bez sensu. Ale co zrobić mam? Nic nie zrobi. Dobra, dobrze, to są krótkie. Dobra. Miejsce skakania dopiero się rozpędzi. Daj ta za mnie się rozpędzić, głupie boty. Nie, powiem wam, że ta Scania ma wyjątkowo bardzo dużo modyfikacji, które można sobie zamontować na tym, na ogólnie na ciężarówce, w środku ciężarówki. Wiecie, ja posiadam jeszcze coś takiego jak. Czekajcie, tu sobie muszę z redukcję zmienić na mniejszy. Ja tu posiadam jeszcze Mighty Griffin Pack, co nie. Nie wiem, czy można dodawa sobie zmienić, ale chyba nie. Dobra, jadymy. Nie, powiem, że sobie ściągnąłem trzy ciężarówki z modyfikacji. Volvo MK1, Maz i właśnie te Scanie, co nie?
która mi się za cholerę podoba bardzo. I to bardzo. O, widzę, że jakieś solagi, no ale co zrobić. Dobra, my sobie tak powiedziemy, jakaś 90 maksymalnie. Wow, czekajcie, bo tu brzmi. Kurczę, troszeczkę mam, powiem, 30 FPS-ów, ale ja nie czuję w ogóle tych lagów, tak mi się wydaje. No ale co zrobić. Nie, o tak sobie będziemy jechać 90, tak myślę, że starczy. Nie, 90 maksymalnie, co nie, bo 100 to ja nie będę tu pędził jak głupi. Nie. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć, kurczę, no tutaj ma interior różowy sobie wziąłem. Nie, specjalnie sobie wziąłem, powiem, taki interior. Jak pamiętacie mojego Peterbilta tutaj oczywiście na modyfikację ProMods. No oczywiście z modyfikacji ta ciężarówka była. Bardzo dużo, powiem, na niej zrobiłem kilometrów, ponad 20 tysięcy. Powiem, że na DAF-ie tyle nie zrobiłem nigdy. Na XF, na starym DAF-ie, co nie, bo jeszcze kiedyś jeździłem na wersji 1.2.8. Tak, 1.2.8 i to było właśnie, to było ProMods 2.20 chyba, czy tam 2.17, nie pamiętam już, kurczę, powiem wam szczerze teraz. Nie pamiętam, czy to było tak, czy tak, nie wiem, nie pamiętam już. Dobra, tu sobie zwalniamy. O, widzę koniec mapy już. Fajnie. Tu powinien mi się wyłączyć kierunkowskaz zaraz. A nie, cholery, nie wyłączy się teraz. A to nieźle. O, miałem laga. Widziałem przez chwilę. Kurczę, widziałem. No i tak powiem, jedziemy sobie cały czas. A ja chyba tu już... A, dobra, ja zwiedzałem tutaj drogi. Dobra, fajnie. Tutaj pojedziemy sobie na tej... lądówce, nie lądówce, 8.5 na maksymalnie. Ja bym mógł jechać 90, ale ja nie chcę tutaj jechać, tak. Nie. Nie, powiem, że 380 koni daje radę. Bez problemu, tak jak... tutaj mówiłem... czekajcie, 8.5 mam, dobra. Tak jak mówiłem tutaj, no oczywiście naszym naszym kierowcom z wirtualnej firmy właśnie. I powiem, że jak ma wielki tonaż, czyli ponad 20 maksymalnie, co nie ma, 22, 23, to ledwo daje radę, ale o tak z 13 tonami to powiem, daje radę, kurczę, tak do maksymalnie 20, co nie? Minimum 20. A jak jest maksymalnie 20, na przykład 22, 23, 24, na przykład kopara, czy koparka, co nie, to już ledwo daje radę, kurczę, niestety. A tak to daje radę, bez problemu ta skakanka. Mi się bardzo, nawet powiem, podoba, kurczę. Mi się bardzo podoba ta RJL-ka, kurczę. Dobra modyfikacja. Bardzo polecam. Nie, kurczę, fajnie to wygląda, fajnie. Nie oszukujmy się. Czekajcie, czy mi podobna jest wajcha? Wajcha? Nie. Czy jak to nasz szef mówi? Wajcha to... znaczy paliwa mało, co nie? O to chodzi. Co jeszcze miałem mówić, kurczę, tutaj? No... aha, dobra, przypomniałem sobie. Ten materiał się pojawi przede wszystkim... zapomniał. W niedzielę 28 stycznia, czyli to będzie niedziela, ja nagrywam ten materiał 27, takie, sobota to jest. I tak myślę, że on będzie około godziny trwał. Mam nadzieję, że w godzinę się wyrobimy z tym wszystkim. Czego mi nie działa? Halo? Czekajcie, bo mi coś nie działa, kurde, Steam, halo. Dziwne. No dobra, nie wiem. Myślałem, że działa mi z tym, kurczę. A, dobra, już wiem, o co chodzi. Ale nie będę tego wyłączał, nie. Kurde, nienawidzę tych, powiem, takich dróg. Tu jest... tu chyba będzie dużo rondy, jak dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić. Czekajcie, bo ich podganiam, serio. Dobra, weźmiemy sobie tak, na luz... znaczy, na luz nie wrzucamy, tylko... ja wyłączam ten pomad. Żeby trochę ich tak, no nie podgonić ich, co nie? Dobra, jedziemy dalej.
No jedź, 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 jedź. Halo. Nie dajesz rady. Uff, skakanka to się daje rady, kurczę. Nie wiem, kurczę, pamiętam jeszcze odcinek Wujka Buchuna, jak on jechał Skanio też. Ale to babcia była, kurczę, stara jak świat. Nie wiem, ile ona miała koni, ale ledwo, ledwo dawała radę, kurczę, powiem. Mi się bardzo spodobał ten odcinek. Koni grał bardzo dawno temu na innej wersji, co nie. Ale ciężarówka jest epicka, kurczę, Skania. Jednak powiem, że niektórzy Skanie nie lubią, bo ona ma zbyt duże splanie, ale o tak na przykład jeździć, to fajna jest ta Skania jednak. Bardzo dużo na przykład spotykam w realności, co nie? Dobra, bo tu kurczę będzie hamował. Ła! Kurde, nie hamuj, nie hamuj. Ty. Dobra, jedymy, jadymy. Dawaj, dawaj, wpychaj się, wpychaj się. Co za cholera. O, trochę pokatowałem ją, ale co mi tam. No jedziemy dalej sobie. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć, kurczę, na temat tej Skani? No... po prostu świetna. Świetna, jest bardzo świetna. Jeszcze chcę przetestować sobie Volvo, ale to nie w tym odcinku, tylko w kolejnym. W kolejnym odcinku przetestujemy sobie Volvo, tylko ja nie wiem, czy będę miał fundusze na kupno tej ciężarówki. Chyba nie. To kiedy indziej sobie. No i znowu ich nadganiam, serio, really. I tak wygląda ta Skania. No w środku jest jeszcze, powiem wam, taka o. Ale ja to mam zamiar zmienić sobie jeszcze. Tylko mam za mały poziom w sumie teraz jeszcze. Czekajcie, bo tu kurczę, o właśnie, wiecie co? Ja sobie jedno... Jedno miejsce sobie zwiedzę jeszcze od razu. Kurczę, żebym źle wjechał tu, kurczę. Zły łuk wziąłem, dobra. Ale nikt nie stał. O, tu sobie zwiedzić chcę Arię. Jestem ciekaw, czy są podwójne tutaj naczepy. No tak z ciekawości chcę zobaczyć, co nie? Czekajcie. Double, nie ma. Nie ma. Tu jest tylko chłodnia. Chłodnia Schwarzmuller, naczepa zabudowana. Chłodnia Schwarzmuller i chłodnia. Tak wygląda to tutaj z tymi naczepami. Wiem, że w niektórych miejscach jest coś takiego, że... Kurczę, zły łuk wziąłem znowu. A dobra, jakoś wyjechałem ledwo, ledwo. I tak wygląda ten takie naczepy, co nie Zari. Czekajcie, czy coś przyjedzie? Nic nie jedzie, dobra, jedziemy. No to powiem wam szczerze, tak można usłyszeć sobie, czekajcie, ja sobie podgłośnię grę na chwilę. Dźwięk. Głośność ogólna. Głośność efektów dźwiękowych, o właśnie. Ja sobie na chwilę tak... żebyście mogli usłyszeć, jak ona chodzi fajnie. To ja przez chwilę się nie będę odzywał. No i tak chodzi, powiem, że nawet powiem świetnie, świetnie, fajnie. Dobra, jedziemy sobie 8-5, nie będę tutaj tak powiem, tutaj mało, mało samochodów widzę jeździ, ciężarówek. I tak sobie jedziemy, jedziemy cały czas. No i cóż, jeszcze wam powiem. Kurczę. No i tak to wygląda ta Skania, co nie? Co tu krótko mówić? Co tu krótko mówić, co nie? No i sobie jedziemy, jedziemy, jedziemy sobie.
No nie wiem czemu tutaj mi Steam nie chce działać, kurczę, tutaj Alt plus Tab chcę, znaczy Shift plus Tab, kurde. Nie wiem czemu to nie chce działać, a gra mi chodzi bez problemu, dziwne. Dobra, chyba wiem czemu się zbugowało, kurczę, wiem, dobra. Ale to naprawię to po zakończeniu odcinka tego. No i tak sobie jedziemy, kurczę, na kawałeczek. Mi się wydaje, że to jest Rosja, albo... Rosja, na 100% to jest Rosja. Ten Kadalaksza i ten Murmańsk. Tak mi się wydaje, ale mogę się mylić, wiecie, bo tutaj powiem wam, nigdy nie byłem w tych miastach na promocie. No i powiem, że szczerze, najwięcej to kurczę zwiedzałem tutaj. Najwięcej to Polski zwiedziłem. Powiem wam tak, bez kitu. Najwięcej to Polski zwiedziłem. A Polska to jest przecież kurczę... O, widzę rondo. Widzę ronda, kurczę, się zaczynają już. Dobra, na rondzie, no szóste, kurczę, czemu nie? Wow, bym zaczepił, kurczę, ale jej się nie stało. Tu właśnie te ronda są wkurzające w tym mieście troszeczkę, no ale co zrobić, mam, mogę. Jadysz, 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 kurde, jadysz. Dobra. Świetnie, czekajcie, ile mi tu jeszcze tej wifi zostało? Nie wiem, jak to się mówi, kurczę, ja zapomniałem już. Naciszło, że się... dobra, jeszcze starczy mi tej wajchy. O, czekajcie, jeszcze z ciekawości sobie tutaj jeszcze... Tu z ciekawości sobie jeszcze wjadę. Wiecie? Zwiedzić sobie tę firmę, czyli Renard chyba Logistic. Dobrze mówię? Czy źle mówię? Czekajcie, bo mogę się tu mylić sobie jeszcze. A i tu koniec mapy. O kurde. Ojej. Myślałem, że nie dam rady. Tak, to jest Renard Logistic, dobra. Dobra. Nie ma takich fajnych tu naczep, szczerze mówiąc. Zaraz zobaczymy, czekajcie, rynek czy siłek? Nie ma. Są tylko marchewki. O, widzę tu takiego samego miasta, są marchewki te. Świetnie, fajnie. Takie powiem sobie są. O, węgiel widzę do Hapsalu, jest do Stoni. Dobra, jedymy. Gdzie na dwójce? Na jedynce, ja. Tu da się jeździć, kurczę, fajne. One fajne ma biegi, powiem wam szczerze, bo... Na szósteczce też dobrze, powiem, chodzi, tylko ona... Wow, czekajcie, zrobił taki łuk. Troszeczkę głupi, jak dla mnie. Co miałem mówić, kurczę. Wspomniałem. Ona ma, powiem, według mnie fajne biegi. 8, mało. Ale ona fajnie chodzi, kurczę, powiem wam szczerze. Ona bardzo fajnie chodzi. Jak dla mnie. Na przykład, wiecie? Bardzo dobrze chodzi ta skakanka. Widzę, że tu... O, jakieś... Czekajcie! Kurczę. Ja sobie to fajne miejsce sobie zobaczyłem. Czekajcie. Zaraz zobaczymy te miejsce. Czekajcie chwilę. Nie wiem, czy ja tu wjadę od razu. Kurczę. Czekajcie, czy ja dam radę wjechać? Kurczę, jestem ciekaw. Fajne, kurczę, miejsce, powiem szczerze. Tu koniec mapy jest, serio. No to świetne miejsce, powiem wam. Kurczę, fajne miejsce, mi się bardzo podoba. Kurczę, piękne miejsce. Dobra, dajcie mi się cofnąć tu do tyłu. Wow, 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 wow. Ojajajajaj, boli mnie to, co ja tu robię. Kurczę, kurczę. Nie wiem, czy dam radę cofnąć tam. Kurka wodna. Żem źle to zrobiłem. Aj, źle, żem wjechał tu troszeczkę. No ale dobra, dam radę może. Nie zahaczył samochód żaden, kurka. Ło, ledwo, ledwo. Kurczę. Serio?
Mamy radę? Musiałem trochę pokatować ją, ale dałem radę bez problemu. Ale powiem wam fajny mnie. Ej, co jest? Halo? Ej, co ja walnąłem? Halo? Ej, halo, co ja walnąłem? Polender. No, dziękuję. Dobrze, że wyjechałem stąd jakoś normalnie. Dobra, jedziemy. Nie, powiem wam... Bardzo mi się podoba ta Scania. Kurczę, powiem, że dobry wybór jest na nią. Na... Oczywiście na single playera. Bo na multi to wiecie, nie działają te mody. Ile można razy powtarzać tam niektórym, na przykład... Czasem, kurczę, się dziwię, po co oni się pytają, jakie tak mody nie działają na multi. Na grupie Trackers MP, co nie, kurczę, to jest takie, powiem, no, wkurzające. Bardzo wkurzające jest. No, ale powiem wam tak, co zrobić, jak i tak będą się pytać nadal, co nie? To jest takie, powiem wam, głupie, upierdliwe, że... O Jezu, masakra jakaś. Masakra z tymi, powiem, takimi pytaniami. Wow, bym w Scanie wjechał, kurczę, fajnie by było, co nie? O, spotkanie woko. To nie. Kurczę, co tu jeszcze mogę wam powiedzieć? Zapomniałem. Kurczę, z takich ważniejszych rzeczy. Chyba nic. A, zacząłem ferie już. Jakby co. I tak myślę, że będę streamę, ale... tak myślę, że... zaraz. Dzisiaj mamy sobotę, czyli 27 styczeń, 28 to w niedzielę. W niedzielę nie będzie żadnego streama, tak mi się tak myślę. Nie, nie będzie, nie. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie z tymi streamami, wiecie, tymi live'ami u mnie. Zobaczymy, może będą, ale nie obiecuję, że długie będą, co nie, tylko tak maksymalnie 2 godzinki. Może 2,5, może 3, nie wiem, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać, wiecie. Bo też chcę, powiem wam, skupić się bardzo, szczerze, bardzo dużo chcę się skupić na nagrywaniu, oczywiście serii, co nie, bo streamy to dla mnie to jest taka, powiem wam, taka, kurczę, mogę wjechać to lądówko, Holender. Dobra, chyba się cofniemy, tak myślę. Albo nie, dobra. Nie, kurczę, mogłem... Aj, dobra, cofamy się. Cofamy się, bo... Bo chcę zwiedzić sobie te miejsce. Słuchajcie, czy coś tam jedzie? O cholera. Dobra, świetnie. Nie, chcę, powiem wam, tę lądówkę zwiedzić specjalnie, żeby była zwiedzona już, szczerze mówiąc. Dobra, ona jest tam... O kurde, po co ja tak wcześniej kierunkowskaz zrzucam, lol. Dobra, tutaj. Dobra, jedziemy sobie to lądóweczko. Aktualnie. Oj, tu pojedziemy do jakiejś firmy od razu. Chyba do Saber 3. O, fajna droga, powiem wam. Dobry wybór jednak padł. Co nie, moi drodzy, oczywiście. Uwielbiam takie drogi. Kurcze, fajne są, epickie. Czego do 50 to mogę maksymalnie, halo. Nie chcę szybciej, halo, ej. Co, nie da rady? Ta Scania nie da rady, serio. Ludzie. To nie jest zła Scania, powiem wam szczerze. Ech, ale da rady, spokojnie. Tak myślę, tu z 7,5 może pojedziemy. Albo 80 od razu pierdzielniemy. Czemu nie? Ej, tu w ogóle nie ma samochodów. Nie, jadę, świry. Myślałem, że tu nie ma. Dobra, 80 mam. O Jezu, tu taki zakręt popierdzielony, ale dobra, damy radę. Ech, ej, dlaczego tu tak, halo? A sobie zjedzimy od razu te firmy. Nie no, powiem wam, fajny wjazd jest w ogóle tutaj. Kurczę, epicki jest ten promoc jednak. Najładniejsze są widoki jednak na Finlandii, powiem wam.
ale jeszcze też z drugiej strony też są ładne widoki na Skandynawii. Na Skandynawii tam dalej, powiem, w głąb góry nie byłem jeszcze ni razu. Niestety nie byłem, ale też epicko wygląda. Epicko wygląda ta mapa. Znaczy te miasta ogólnie, kurczę. Dla mnie ogólnie to tak mi się podobają te widoki, o. Głównie tutaj w tej grze. Empty palace, a palace, czyli nie wiem. O, o, to mi się podoba, kurczę, firankowa Schwarzmuller, fajne to powiem wam wygląda. To jest zwykła Schwarzmuller, a to jest taka Schwarzmuller tej spedycji, co nie, a to jest firanka, fajnie wygląda, kurczę. Episko wyglądają te... Czekajcie, czy ja to gdzieś wjadę? Kurczę, 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 kurczę. Dobra, jedziemy. Jedziemy sobie dalej, powolutku. Dobra. No i tak wyglądają, kurczę, powiem wam, widoki na tym promocie, kurczę. Jeszcze mam zamiar zwiedzić jakieś jedno miejsce, szczególnie, które mi się spodoba, mi się spodobało. I to jest w gdzieś koło Murmańska. Najprawdopodobniej, ale mogę się mylić na dodatek, wiecie? Bo ja, kurczę, oglądałem kiedyś tam gameplaya u jakiegoś tam gościa, co nie? Ale to już było, powiem wam, w tamtym roku jakoś już. Chyba Murmańsk to był, ale mogę się mylić, wiecie? Kurczę, duży tu ruch jest, powiem nawet. Dlatego, że nie ruchu jest duży, kurka wodna, bez kitu. Tu mogę, kurczę, tu mógłbym jechać, Holender. Tu nikt nie jedzie, tędy też. Kurde, ile to... halo. Miejsce was matka tu... Kurde, bym się wpieprzył tutaj teraz. Ajajaj. No jadysz, jadysz, kurde. Macie, jadysz! No i po cholerę się zatrzymałeś. I po co się zatrzymywałeś, ludzie? Co za matoły tu są z tych botów, Boże. Ale co zrobić? No i tak wyglądają widoki. O, renipe! Fajnie, kurczę, fajnie tu. Powiem, że tu... A, Finlandia, no tak, przecież tu dużo jest takich reniferów, tych takich zwierząt fajnych, bardzo epickich. Kiedyś oglądałem... Znaczy nie, to było... Nie, wybaczcie, to był taki film kiedyś. Kurczę, jak ten film się nazywał? Tamten grał, Leslie Nielsen grał. Wow, co to? O kurcze. No to niezłe miejsce, powiem wam. Kurcze, normalnie Rosja. No tu chyba nie ma jeszcze Rosji. Nie, nie, nie. Tu nie jest jeszcze Rosja. Nie, no co. Kurcze, nie wiem, czy jest sens wyprzedzać tego dziada. Kurcze, a nie ma sensu w sumie, szczerze. A, dobra, wyprzedzimy go, czemu nie. Żeby mi się udało, kurcze. Uda mnie się, dobra. Ojajaj. Ha, 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 udało mi się. Dobra, jedziemy dalej. Oj, to będziemy musieli zaraz kręcać, fajnie. Troszeczkę paliwa poszło, no troszeczkę poszło, powiem wam. No bo ona trochę pali jednak, kurczę, Toskania. Ale mniej niż te takie zwykłe, powiem wam, szczerze. No ta, pamiętam jak wsiadłem do niej, to ona miała 30... Żeby was nie okłamać, 30 ileś spalania, kurczę. Bez kitu. Ona miała 30 ileś spalania, kurczę, z 32 może nawet, nie wiem. Nie chcę was okłamywać, szczerze mówiąc. Wow! A mnie zarzuciło to. Kurczę, tu trochę, powiem wam, szaleje jednak w tym miejscu. Ale chcę ten, dojechać jeszcze przed zakończeniem odcinka, co nie? Do tego miasta Kandalaksha, kurde. To miasto to jest takie głupie, głupia nazwa może, hej. Co jeszcze mogę tu wam powiedzieć, kurczę. Mam zamiar jeszcze
ale to chyba nie wiem, czy będzie działać ta mapa. South Region, czyli to jest wschód. Dobrze mówię, wschód chyba. Tak, wschód. Oto sobie pojedziemy 90 jednak. Tu sobie pojedziemy 90 na tej autostradzie maksymalnie. Zaraz, co miałem mówić? Kurczę, zapomniałem już. Boże. To jest mapa, która potrzeba, która ma... Znaczy to jest tak, że musi być potrzebna do niej mapa Italii. Promoc chyba? Kurczę, nie pamiętam już, ale chyba potrzebuję tego, ale nie pamiętam już, szczerze mówiąc. Dobra, to sobie troszeczkę zwolnimy na tej lądóweczce. 8-5. 8-5 starczy w sumie, szczerze mówiąc. Dobra, ile tam już zostało nam? 517 km. Wyrobimy się chyba przed zakończeniem odcinka, tak myślę sobie. Tak myślę. No zobaczymy w sumie jeszcze. Dobra, zwolniamy, bo to znowu ronda się zaczynają, cholerne. Wow! Abym pierdzielnął w policję. Dobra, zwalniamy, zwalniaj. Ja pierdzielę, masakra z tymi, powiem wam. Czemu oni rzucają tak głupie kierunkowskazy, te boty, kurde. Przecież on skręcał, on powinien skręcać w prawo, jak mi się dobrze wydaje. Lender. Oni rzucają tak kierunkowskazy dziwnie, powiem wam szczerze. Oj, tutaj za... Dobra, jedziemy dalej sobie. Tu chyba koniec rond już będzie, co nie? Tak, dobra, fajnie, świetnie. Troszeczkę jednak kilometrów mamy, ale damy radę, spokojnie. Czekajcie, bo mi coś tu... O Jezu, bym pierdzielnął. Kurczę, bo mi tak na zielono pokazuje. Dobra, mam 40 FPS-ów, okej. Bo na tym zielonym mam, kurczę, powiem wam, te kostki mam i... Licznik FPS-ów mam na tym... Na... No właśnie, na tych kostkach, co nie widzę. Dobra, lecimy dalej. Kurczę, nie, powiem wam, ta skalia to jest epicka ciężarówka z modyfikacji. Polecam. Tornio widzę. Tu już byłem, prawda, bo ja przecież jechałem wczoraj trasę, czyli 26 stycznia, czyli piątek, dobrze mówię, z rowaniami do Kuopio, bo innego ładunku nie miałem. Co nie, ale tutaj z Kuopio do tego Cadillacu właśnie wziąłem wczoraj i troszeczkę przetestowałem sobie to skanie, która jest epicka, która w nocy bardzo dobrze świeci. Nie, powiem wam, mi się podoba bardzo, z całego serca, polecam. To jest, powiem, lepsze niż mój Peterbilt, tak mi się wydaje, kurczę. Nie, skanie to, powiem wam, do Eurotrucka mi pasują bardziej niż takie Peterbilty do Eurotrucka. Peterbilty to mi pasują do Amerykana, kurczę, głównie. Bo w Ameryce jeżdżą takimi ciężarówkami, znaczy tam różnymi jeżdżą, co nie? Volvami tam, coś tam, NL. Też takie Volvo, które są dłuższe, co nie? Jeszcze taka ciężarówka, boże, miałem ją z modyfikacją, ale ona, powiem wam, była... No, ciulowo modyfikacją. Też taka ciężarówka, kurczę, tylko nie pamiętam już nazwy jej. Aj, nie pamiętam już, bez kitu. Dobra, to trochę zwolnimy. Wow! Pierdzielną. Dobra, jedziemy. Dobra. No i tak wygląda, kurczę. Te ciężarówki modyfikacji. Wiem, że to była też taka z dłuższych ciężarówek. Ona działała na 100%, tylko ona... Znaczy ona działała nie do końca, ale tak średnio.
Bo jak się chciało rzucić, znaczy tam z mody w środku, co nie teru... Czego hamujesz? Kurde, ciulu ty. Co za ciulu? Co on to odpierdziela? Halo. Przecież to jest ograniczenie do 80. Halo. Co on to odwalał? No kurde, bez przesady. Musiał hamować praktycznie do zera. No kurde. Co za debil. Ja pierdzielę. Debile, kurde, tu co powiem wam na tym... Na tej... Te boty, kurde, głupie. Jeszcze miałem... A, właśnie, do tego, do tej ciężarówki. Oj, wybaczcie, kurczę. Jeszcze do tej ciężarówki miałem powiedzieć jedną rzecz. Do tej modyfikacji też taka podobna do Peterbilta. Tylko nie pamiętam już, jak ona się nazywała, kurczę. Ale sobie przypomnę, tak myślę zaraz. Ojej, nie pamiętam. Nie, dobra, jednak sobie nie przypomnę. Moi drodzy, nie. Ale ona, powiem wam, była dobra, nie do końca, bo tam jak się chciało rzucić te... Na przykład do ciężarówki, do środka, to grę crashowało, co nie, i trzeba było od nowa, kurczę, instalować. No tą modyfikację, co nie, żeby ona działała na 100%. Bo tak, to powiem, dobra ciężarówka. Co nie, ten silnik miałam podrabiany, co nie, to nie miała taki prawdziwy silnik, co nie, że jak na przykład te silniki mają takie, no, głośne, co nie, bardzo głośne, tutaj są na przykład wciskanie wyjątkowo, ale w tym Peterbilcie na przykład, jak było tam 400 ileś koni, to ona miała taki podrabiany silnik, ale jak się wzięło już większy, to ona miała, jak dla mnie, lepszy ten silnik, co nie, tylko ona na początku tak ma właśnie takie... No dzieje się, co nie, przy tych modyfikacjach, bo na przykład te normalne ciężarówki w Amerykanie mają o wiele lepszy, kurczę, silnik niż te modyfikacje, co nie, te Peterbilty. I te skanie, nie skanie, te Renatki, ręczni na przykład, to też nie jest prawdziwa ciężarówka, tylko podrabiana. Ale ona jest epicka, powiem wam, Renatka ręczni. Dla mnie, powiem, to jest najlepszy ciągnik, jak dla mnie na przykład, kurczę. Kurczę, ile mamy do tego... O, już zaraz będzie mijała się rowa niemie, fajnie, kurczę. Nawet nie wiedziałem w sumie. Zaraz będziemy się zbliżać, fajnie. Mój znowu Renifer stał tam. zaraz, co jeszcze miałem tu mówić, kurczę. A, jeszcze miałem... Właśnie, do tego filmu bym zapomniałem totalnie. No i w tym filmie nie będę tutaj, kurczę, tak... Kurczę, czy moja się zbliża do tej ciężarówki, halo? Dobra, wyprzedzamy ją. Może się uda. Powinno się udać, bo nie wkurza już ta ciężarówka powoli trochę. Powiem wam szczerze. Kurcz, masakra. Będzie mi tu hamowała przede mną. Cholera jedna. Nie, ja nie wiem, co oni tu odwalają, kurczę. Bo mnie troszeczkę już wnerwia ta ciężarówka, jak dla mnie. Rowa nie wiem. O kurczę, czemu ja zwalniam? Halo? No kurczę, tak nie powinno. No i tak to wygląda. Co do tego filmu, to był tam na pewno wysypał Leslie Nielsen i to był... kurczę, nie pamiętam już tytułu za pieruna. To było coś takiego, taki psi zaprzęg był i tam on wygrał ten wyścig tych psów, tych wilków, nie wilków. To był fajny film, kurczę, tylko ja nie pamiętam tytułu jego. Coś... Ostatni biegun? Nie, kurczę, nie pamiętam już. Nie. Nie, to nie było taki tytuł. Nie. To nie był taki tytuł. To był inny tytuł. Kurczę, nie pamiętam już. No mniejsza o to. Mniejsza o to. Co jeszcze to mogę powiedzieć wam? Czekajcie, czy my... A, my już minęliśmy. Dobrze, Romanie, nie, fajnie. To teraz dostanie tylko miasto jakieś tam, czekajcie, nie wiem jakie to, kurczę, teraz w sumie nawet będzie mijać, jakieś takie dziwne, kurczę, nazwy mają takie skandynawskie, bo tam zwłaszcza te Skandynawie to mają takie, kurczę, jak takie miasta jak na przykład w Niemczech, takie mają, o, na przykład z dwoma takimi kreskami, co nie, na Skandynawii tak samo jest. Zaraz, bo ja tyle tych tematów, kurczę, dzisiaj zacząłem, że ja nie wiem, czy ja skończyłem w ogóle jakiś jeden. Zamiast skani zakończyłem.
No o tym filmie to ja nie pamiętam, kurczę, już jaki to był tytuł. Tak w sumie. Nie pamiętam już, kurczę, tak szczerze. No i kolejny będzie mnie tu się jechał, będzie nie wiadomo ile. Jezu, masakra z tymi kątami jest. Dobra, nie będę go wyprzedzał, bo i tak zaraz będę musiał skręcać w prawo. Dobra, fajnie. Nie, na Skandynawii powiem wam, są dla mnie epickie widoki, bez kitu. Piękne są. A on nie będzie skręcał wprost, to pojedzie fajnie. Dobra, jedziemy. I tak to wygląda. Zaraz, co jeszcze miałem mówić, kurczę. I tak wygląda Skandynawia. Czy to jest, powiem wam, te widoki, znaczy te drogi to mają jak Skandynawia, ale o tu powiem wam, kurczę, o to mi się podoba. Wow, 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 wow. Mi się bardzo podoba ta droga. Wow, ja będę z nią jeździł. Wow, 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 wow. Nawet nie wiedziałem, że taka, kurczę, droga epicka. Wow. No, kurczę, ja wiem, jaram się tym, ta droga, ale kurczę, mi się bardzo podoba ta droga. Głównie to początek, taki fajny, kurczę, jakby był w górach gdzieś, co nie? Jakby było takie za... ten... jak to się mówi, Boże, ten... na te... No, że jest droga zaciśnięta, kurczę, zapomniałem tej nazwy, Boże. Ech, zapomniałem nazwy, kurczę, może sobie przypomnę. Zaraz. No, że jest droga. Boże, zapomniałem. Dobra, nieważne, mniejsza o to, co nie. Przypomnę sobie, to tam wam dam znać kiedyś. Zapomniałem. Wow, czekajcie, bo tu kurde. Kurczę, że... Aj, shit. Kurczę, bo w telefon popatrzyłem niepotrzebnie. Dobra, czy on będzie je... Kurczę, jedź, jedź, panie, jedź. Jedź, dziękuję. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć? Odkryto miasto Kemijärvi. Wow, fajne miasto, fajne. Nie oszukujmy się, w piękne miasto. Dobra, nie będę się naprawiał, bo i tak mi się nie opłaca w sumie teraz. Podjedziemy do tego miasta, to tam się naprawimy, do tego Kandelakrze, kurczę. Dziwne miasto, no ale co zrobić. Dziwna nazwa. A miasto to ja nie wiem, jak ono będzie wyglądać. O, jaki Volvo fajny. Znaczy, da, fajny. Zieloniutki, fajny, fajny kolorek. Mój ulubiony. Taki wiosenny. A, dobra. Widzę, że tutaj, kurczę, aktualnie teraz ten. Na temat tego filmu siostra mi pomogła go znaleźć, bo jak go posiadam, to jest film Kevin, Władca Północy, właśnie, to jest ten film, co on występuje na Alasce głównie, no i powiem, że ten film da się go oglądać, bo to jest stary film, bardzo stary już, żeby nie oszukać was, ponad 20 lat ma na pewno, może mniej, może 18, 17, coś koło tego, co nie, ale bliżej już 20 jest, co nie. Ale film jest... Kanadyjski. Zaraz, bo tu mam... O Jezu. Czekajcie, bo tu mam informację. Komedia... Kanady. Czekaj, zaraz. Zaczekajcie, zaraz. Ja sobie to czytam. Kurczę, zerkam na drogę i czytam. Kurde, nie mogę przeczytać nic. Cholera. A! Kurde. Czekajcie, przerwę na razie, to czekajcie. Kanada. Nie jest na tym. Aha, 2001 rok widzę tutaj jest. Dobra. No to 20 lat ma. Prawie. 17 konkretnie. Zaraz. Komedia przygodowa. A, dobra, widzę. Wyścig psów przez kanadyjskie pustkowia. Dobra, okej. Okay. A, wiecie. Pomyliłem się. Kanada. Alaska chyba tam. Szczerze to... przypomina mi szczerze więcej Alaskę niż Kanadę. Bo tam jest praktycznie...
tyle śniegu, że że hej. No i fajny film, polecam obejrzeć go, kurczę. Polecam. I znowu ronda. Tych rond to jest, o Jezu, więcej niż tych, kurczę, niż tych ciężarówek. Ej, ale te rondo fajne jest, szczerze mówiąc. Bardziej mi się podoba. Ja chyba się zbliżam, już mi się wydaje, na jakieś miejsce, kurczę, chyba powoli już jestem na tym. Właśnie, na tym, w Kandalakszy. Kurczę, nie wiem, jak to wymówić, tę nazwę tego miasta, cholera. Nie wiem. Czekajcie, czy tam coś jedzie. Kurczę, jak chcę go wyprzedzić. Czekajcie, to jest... O, już... O, widzę, że wjeżdżam już na granicę finlandzko-rosyjska. O, proszę. Widzę, że tu jest Rosja. Znaczy, tu jest Rosja na 100% ten Kandalaksza. Tylko po rusku jest napisane. Troszeczkę to jest wkurzające. Nie hamuj, debilu. No Boże, no... No i zajebiście, kurde, że... Aj, idź pan. Aj, idź ty głupi dziadzie, ty pierdzielnięty. Kurde, że... Oj, dobra, tu się nie zatrzymujemy, bo i tak tutaj jest... Tylko tak stoją sobie. To nie. Dobra, widzę, finlandzko... finlandzko, o, Rosja widzę, widzicie? O, Rosja, jaka dawno tu w Rosji nie byłem. No, jedźże, co ty robisz? Ty pierdzielnięty, no. No peski. Co to odwala, halo? Boże, nie gadajcie, wy tu tylko dojdzie się. Jest. O Boże, nie widziałem nigdy takiego ograniczenia do 10. Ja pitole. No jedź, bo cię wyprzedzę zaraz. No Boże. Ech. Dobra, jadujemy sobie. Już tu więcej spalę tego paliwa niż... No jedź! Ja pierdzielę. Dobra, wypierdzielać mnie stąd. No jedź! Boże, chłopie, jedź. O Boże, nie. Nie wierzę w to, Bożeż ty. No tu głównie lądówka będzie fajnie. No jadź! No jedziesz, kurde typie ty. Co za Boże. Dzisiaj już na tyłku jego siedzę. To ile mam jechać tu? No jedź, dobra. Brawo, ty bilu ty. Wow. Epickie drogi już będą, zawaliście, Rosja, typowa Rosja, fajnie. Ty, drogi mi się... Ej, te drogi to są chulujowe. Ej, jak ja mam tu jechać? Tu się nie da w ogóle rozpędzić do 50 lat. Masakra, masakra, co droga będzie jednak. Ale to są typowe drogi na Rosję tutaj w Eurotrucku, mi się bardzo podobają. Jezu, ale tu werdepy są, ja pierdzielę. Ale powiem, epickie są drogi. Epickie, takie typowe. Bo w Rosji też to powiem takie... No, czulowe, ale... Czego hamujesz? Pitole, Boże. Nie wierzę w to. No i jedziemy dalej sobie. I tak wyglądają drogi. Co ja mówić tutaj, kurczę wam. Chyba wszystko na taki... O Jezu, ale fajne... Ty, kurczę, fajne drogi. Normalnie jakbym był w jakiejś... takiej mapie... Nie wiem, innej takiej, co nie? Ale piskie są drogi, tylko niepotrzebne werdepy takie są. Kurczę, tutaj. No ale co zrobić? Do 80 da się rozpędzić. Nie, bez problemu, no. O, panie. Wow, jaki fajny most, o kurczę. O, ja pierdzielę, fajny most. Przecież tu kurde jest, o Jezu, ja się boję, że ja tu gdzieś będę jakieś werdepy. O Jezu, masakra.
przecież tu się nie da w ogóle spalić paliwa tego. No i tak wyglądają takie drogi zajebiste tutaj w Rosji. Bez kitu. Kurczę, trochę jednak spalanie, kurczę, mi się podniosło. No ale co zrobić? Ale zaraz będziemy na miejscu praktycznie już. Ale ona ma zawaliste, kurczę, siatełka. Wow. Nie no, bez kitu, ona ma zawaliste. Czego mi tak ciężko mi lata? No, wreszcie normalna droga zawali. Na razie nie będę zapalał tego świateł innych, ale mi się bardzo podobają te drogi tu, kurczę. Typowe dla takiej, kurczę. Szczerze? Typowe dla takiego innego, kurczę, miasta. Państwa. Nie Rosja, tylko mi takie przypomina mi się, kurczę. Jakby to powiedzieć. Szczerze mi się więcej przypomina taka Islandia według mnie. Ale ładne drogi są, nie oszukujmy się. Tylko one są za małe tutaj. Jak dla mnie. No ale powiem, są epickie, są epickie. A zaraz dojrzemy na miejsce i będzie koniec odcinka na dzisiejszego. Troszeczkę jednak trwa niestety. Ej, ty debilu, czego mnie wyprzedzasz? Ej, idioto ty. Co za zrypany idiota, ja pierdziule. O, zaraz będziemy na miejscu, fajnie, ale fajnie, fajne podobają mi się te drogi. Kurczę. Powiem, że tak obiecywałem sobie, a pojadę w te miejsce. Pojadę sobie, pojadę. A jednak taka powiem, naszła ochota, że pojechałem jednak. Co nie? Ale piękne, kurczę, piękne widoki. Podobaj mi się, kurczę, bardzo mi się podoba ta droga. Oj, tu kolejna lądówka jest tam gdzieś na górze, widzę. W górę mapy, fajnie. Co jeszcze tu mogę wam powiedzieć, kurczę? No tylko tyle dzisiaj w tym odcinku. Jedziemy sobie co nie przez te 100 km. I ale już jesteśmy na miejscu. Do jakiej firmy mamy? Do Norsken, o proszę. Skandynawska firma. No i sobie jedziemy, tak jedziemy, jedziemy. O Jezu, Jezu, niebezpieczny zakręt, ale dobra. Damy radę może na nim. Ojajajajajaj. No troszeczkę niebezpieczny ten zakręt, ale co mi tam. O, już jesteśmy w Kandelakrzy, fajnie. O, jak mi spalanie poszło w dół. Widzicie? A mam już 3000 na tej... O Jezu, i znowu mi się beka ciało, przepraszam. Ale już jestem na miejscu. Co to mi się odwala, halo? Mapa mi się psuje coś. Bez kitu, widzicie? Oddala mi się, kurczę, miasto, what? Czy mi się wydaje? What the fuck? Bez kitu. O Jezu, siostra mnie bała, zaraz pójdę. Czekajcie, może spróbuję na chwilę włączyć mikrofon i zaraz będę. Jestem. Ej Jezu, kazała mi włączyć Wi-Fi. Aj dobra, bo wyłączyłem. Słuchajcie, bo chcę zwolnić tu, halo. Ej! No kurde! Serio idzie, kurde. Ajajaj. Ej, on zamiast ten hamować, to on się zwiększa do góry. Jezu, serio. Dobra. Damy radę, będziemy hamować jak ktoś tutaj gdzieś. Ej, bez kitu, ono idzie w dół, halo. No kurde. Co? Ono coraz szybciej idzie. LOL. Ale fajne, kurczę, fajna droga. Powiem, że to spalanie można tak spalić. Kurczę, no to zmniejszyć. Bez kitu. Kurczę, malutkie spalanie mam, powiem wam szczerze tutaj już. Wow, fajne miejsce, bardzo podoba mi się i to bardzo. Dobra, powoli już idzie w dół. Wow, spalanie to powiem epickie, mam teraz już fajnie. Ale widoki też mi się podobają, kurczę. Wow.
O, czerwony robot pojechał, widzę. Dobra, już jesteśmy na miejscu. No i zakończymy sobie odcineczek, co nie? No i cóż. Mi się bardzo podoba ta mapa, kurczę. Dalsza ta taka Rosja, co nie? To jest zwłaszcza Rosja tutaj już się zaczyna. Znaczy, zaczęła się. Jezu. Jezu, woła mnie nadal, Boże. Dobra, zaraz, kurczę. Chwila, zaraz tu wjedziemy. No kurde, zaraz włączę, Boże. Jezu, nie wierzę w to. Wow, kurde. Dobrze, moi drodzy. Ja sobie tu zaraz ten, zaraz włączę. Dobra, jadymy, jadymy, kurczę. Albo wiecie co, zaraz tu zakończymy odcinek sobie i ja tu szybkie wezmę parkowanie, bo nie chcę tutaj... No i tak jadę już ponad... Kurczę, długo bardzo i ten odcinek będzie długaśny, ale co mi to... O, typowa Rosja, ale fajnie to... Wow, fajnie wygląda to miasto jednak. Kurczę. Łaj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 
Jakie dziwne rondo, ja pierdzielę. Ej, stójżesz tak, panie. No debilu ty! Co za debil! Ja pitole! No co za idiota zrypany! Widzieliście co on zrobił? Wjechał we mnie, idiota! No i on przez niego... A nie, dobra, 2% uszkodzeń. To jeszcze nie jest tak źle. Ale tu są idioci w tej Rosji, ja pitole. Dobra, Norsken, mamy Norsken i cóż. No szybciora. Przepraszam, śpieszy mi się pomiń. Wow, takie spalanie, niezłe, powiem wam, kurczę. Dobrze, moi drodzy. I cóż, moi drodzy, widzimy się w kolejnym materiale i cóż. Do usłyszenia, cześć.